rozpoczęcie sezonu 2022. Dzisiaj jest 11 marca, wy to pewnie oglądacie, jak już jest końcówka marca albo kwiecień. Pierwsze jazdy dzisiaj. Dostałem też wiele informacji, że bym coś pogadał do tej kamery, a nie tylko same edity. Więc spróbuję coś pogadać. Myślę, że to nawet wyjdzie ciekawie. Na razie jadę na pierwsze takie OS-y dojazdówką. To trochę zjazdu na dojazdówce będzie, ale dzisiaj też jest strasznie dużo ludzi w tym lesie, więc no tak w miarę rozsądku na tych dojazdówkach. No i jedziemy, pierwszy odcinek, taki bardziej zjazdowy na dzisiaj, czyli szuterek, troszkę kamieni. Z racji tego, że jest to też początek sezonu, no to na razie z takich planów treningowych, no to jestem w pierwszym tygodniu fazy przygotowawczej i myślę, że tak gdzieś do około początku kwietnia już będzie taka podstawowa faza połączona bardziej ze specjalistyczną, co też będą filmy, jak jeżdżę i bardziej tak technicznie się pobawię, ale na razie tak delikatnie rozjazd, wczucie w rower i żeby się przerzucić, no, do tej jazdy znowu codziennej. Z planów na ten sezon, na 2022, no to przede wszystkim jeździć, jeszcze raz jeździć i więcej tych filmów ponagrywać. Może nie skupiając się aż tak na editach, ale bardziej coś typu ala te vlogi z lasu, z tych treningów. A z jakichś planów na starty, no to główny plan to jest joyride, tak jak w zeszłym roku. I w Bielsku może coś na EWS-a. Te kwalifikacje, co będą w sierpniu chyba, czy Mistrzostwa Polski, to spróbować tam pojechać. Ale jak to jeszcze wszystko się potoczy do sierpnia, no to nie wiadomo. Tutaj jadę, bo fajny widoczek jest. Za chwilę wjeżdżam na OS. Comes, I've seen it all. Ain't living in the past.